Ja wróciłem na kopalnię w marcu, bo ja leżałem w szpitalu do stycznia. W styczniu mnie wypisali i po paru dniach dostałem krwotoki z nosa. Musiałem się udać jeszcze raz do szpitala, miałem zabieg. I po wyjściu tym drugim, jak przyszedłem na kopalnię, to oczywiście no, pracowałem w hydraulice siłowej i zaraz się wziąłem za działalność taką. Zbierałem datki na rzecz tych pomordowanego górnika i pamiętam, jak po zebraniu tam zbierałem i tam jeden mi sąsiednik z oddziału maszynowego, ale z innego, z kuźni powiedział, co ty chłopie robi? Dlaczego ty tak głośno to szerzać? Ja mówię, jak ja będę po kryjomu robił, to ja nic nie uzbieram. A z 20 złotami to ja nie mam po co tam iść, bo to byłoby niepoważne. Nie? Dlatego mówię, a w dodatku ja wykonuję pracę charytatywną. Jestem przekonany, że za to mnie nie mogą ukarać. I oczywiście konsekwencje miałem, bo mnie przenieśli na inny oddział. Żebym tego nie robił, żebym nie zbierał, to mnie przenieśli na oddział wydobywczy. Oczywiście jako ślusarz, ale na oddział wydobywczy. Już w hydraulice nie pracowałem. Po przeniesieniu, no to nie miałem takiej możliwości, żeby to taką rzecz wykonywać. Oczywiście na ferezunku, to jest takie zebranie przed zjazdem, powiedziałem, że ja zbieram na rzecz tych pomordowanych. Dawali wszyscy, nawet kierownik oddziału dał. Dawali wszyscy pieniądze. I z tymi pieniędzmi Karmiński, taki wy na pewno znacie, on mnie zaprowadził do jednej z tych rodzin i te pieniądze się przekazało tej rodzinie. Oczywiście w stanie wojennym. Znałem Bronisława Matusiewicza, a spotykam się czasami teraz też, który, jak się później dowiedziałem, brał udział przy produkcji tych ulotek. On mi to dawał i ja je rozdawałem znajomym. Tam się rozlepiało na tych słupach ogłoszeniowych te ulotki. Ale na szczęście z tego tytułu nie miałem żadnych konsekwencji.